W audycji goście Radia 5, w studiu pan Tomasz Derajer, dyrektor zarządu druki i zieleni w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania zadaje Artur Parafinowicz. Piątek, piąteczek, piątunio, zacznijmy od quizu, dobrze? Tak wyjątkowo. Ja. W temacie drogowym pytanie, kiedy drogowcy powinni sypać sól? Trzy odpowiedzi pan wybiera. Kiedy temperatura spada poniżej zera, a jest, nie są mokre? Odpowiedź A. Odpowiedź B. Kiedy ludzie zaczynają dzwonić do zdizu ze skargami i już używają wulgaryzmów? I odpowiedź C. Kiedy na wierzchnia mam dły smak i wypadałoby posolić? Oczywiście, odpowiedź pierwsza. Jak zaczyna zamarzać, e, od razu reagujemy, rozpoczynamy e, akcję zimową. Cały czas dyżurują w ciągu akcji zimowej, w ciągu tego okresu zimowego. Pracownicy Zarządzie Drugi Zieleni, zarówno y, kierowcy, przede wszystkim samochodów ciężarowych, którzy do momentu rozpoczęcia akcji wykonują inne zadania, między innymi na mieście, po to, żeby y, mieć tak na, naprawdę wgląd na to, co się dzieje, jak, jak reaguje właśnie. Chociażby przy spadku temperatury, ta woda że, że zaczyna zamarzać, czy, czy już trzeba podejmować akcję zimowe czy, czy zimową, czy nie. I oczywiście dyżurny, który też zarówno korzysta z prognoz pogody, jak i informacji od y, mieszkańców, kierowców własnych pracowników i, i też y, no, swe, swojego własnego y, poglądu podczas objazdu, które wykonuje. Zdania są podzielone, ale podobno był już pierwszy śnieg. Potrzebna była reakcja z Lizu? Nie, nie była potrzebnej reakcji ZDZ tutaj. To lekkie przypuruszenie z rana utrzymywało się niecałe dwie godziny. Także bardziej raczej na terenach zielonych, na górnych, górnych kłosach traf niż na jezdni. Na jezdni w ogóle nic nie zostawało. Jak się przygotowaliście do zimy? Tak, jak i co roku w magazynie mamy zgromadzone ponad 800 ton soli, potrzebnej przede wszystkim w tej chwili do e, wykonania solanki. E, także 12 tysięcy litrów solanki już jest przygotowane. To, e, przygotowane. to pozwala na zatankowanie e, w zależności od sprzętu od, od 3 do 4 solarek po to, żeby. Móc rozpylać ten roztwór solny, y, który szybciej reaguje po prostu w takich sytuacjach, o których jest akurat w quizie, bo akurat y, so, sól musi najpierw zareagować, z, czy to z lodem, czy to ze śniegiem, i powstać roztwór wodny, za, zanim to zaczyna naprawdę skutecznie już likwidować tą śliskość. Mamy też przygotowane ponad 800 ton piachu do uszarstniania przede wszystkim chodników, parkingów i czasami dróg kategorii numer 5, czyli na tych niebezpiecznych miejscach, na tych, na tych drogach. Oczywiście sprzęt jest przeglądnięty, samochody są uzbrojone zarówno w pługi, jak i w solarki. Ciągniki też są przygotowane do rozpoczęcia akcji zimowej. Rozpoczy roz rozpoczynamy już w momencie, jak prognozy pogody są już takie, że B jest blisko zera, to rozpoczynamy też dyżury, przede wszystkim nocne na weekendy, żeby też mieć możliwość zareagowania natychmiast, jak tylko i wyłącznie zaczną się warunki tak pogarszać, że zaczyna być potrzeba reagowania, a reagujemy natychmiast. Nie czekamy na to, aż przypuśćmy, przestanie padać śnieg. Nie reagujemy natychmiast od rozpoczęcia opadu śniegu, jak już warunki są e, takie, że widać, że ten śnieg się nie topi. Nie tak jak to w tej chwili było ten pierwszy opad, tylko widać, że zostanie na jezdni i w ciągu pół godziny e, sprzęty wyjeżdżają w celu uszarstniania albo likwidacji zjawiska, czyli nie, żeby nie dopuścić do zajeżdżenia tego śniegu i zlodowacenia. E, tak, ten czas, kiedy ta sól nabiera mocy, y, to jest ten moment, kiedy mocy nabiera również odpowiedź B naszego quizu, czyli te skargi i wulgaryzmy, prawda? Niestety y, no są. są. Są i skargi, nieczęsto y, też padają no, słowa niecenzuralne. Macie taki numer, gdzie kierowcy będą mogli się wyżyć? E, mamy numer, żeby przekazać nam informacje, gdzie jest naprawdę problem i te informacje naprawdę potrzebne są nam. Nie wszędzie jesteśmy w stanie e, zajechać, nie wszędzie jesteśmy w stanie zajrzeć. E, różne rzeczy na drogach się dzieją. Drogi są e, użytkowane. Przez wszystkich mieszkańców i różne sytuacje na, na tych drogach następują. Chociażby, nie wiem, pęknięty zbiornik z wodą i rozlana kałuża, czy nie wiem, pęk, pęknięte no ro, różne naprawdę rzeczy, łącznie z tym że gdzieś mieszkaniec zauważył, że zawiewa śnieg. Takie informacje nam pomagają, żeby szybciej zareagować i nie dopuścić do, do jakby odkopywania pewnego odcinka, a wręcz utrzymania jego przyjezdności. Oczywiście ekstremalne warunki, jak przychodzą, no to mamy ręce pełne roboty i no nie zawsze jesteśmy w stanie wygrać na jakby non stop z aurą. Co niestety natura pokazuje w różnych e, sytuacjach. Pan powiedział, reagujemy natychmiast, a przygotowując się do tej rozmowy, tu kolega Szymon mi podesłał e, artykuł z litewskich mediów, że Litwini próbują sypać przed trudną sytuacją, czyli taka profilaktyka, taki e, cytrynka w herbacie przed przeziębieniem. Tak, e, na drogach kategorii e, odśnieżania jeden, jeden przede wszystkim A, a to są przede wszystkim wiadukty i. E, obiekty mostowe. E, te obiekty mają do, to, to do siebie, że met, beton w momencie, kiedy jest już zima i e, jest duży mróz, namarza. W związku z tym, jakiekolwiek opady, czy to śniegu, czy nawet e, takiej mrzawki, to co, e, chociażby e, mrzawka zamarza w powietrzu, osadza się szać na drzewach. Na mosty też spada, i na mostach to się przykleja od razu do jezdni. Na drodze nie przykleja się zazwyczaj do jezdni, jest taki suchy, latający śnieg, a na mostach, no niestety, zaczyna to się przyklejać i jest bardzo niebezpiecznie. W związku z tym, na standardach numer jeden, a to są drogi ekspresowe i autostrady, stosuje się profilaktycznie. Taką, takie wyprzedzające, jak prognoza pogody pokazuje, że taka, takie zjawisko może nastąpić. E, profilaktycznie się stosuje e, albo polanie solanką, albo posolenie. Generalnie raczej Są takie polanie w solanką e, Myślę, że zarządcy, zarządcy dróg stosują takie wyprzedzające, e, wyprzedzające e, jakby o. Działania, żeby uniemożliwić zamarznięcie chociażby na tych długich obiektach mostowych, na tych długich obiektach e, e, wiaduktowych. Tutaj padło takie określenie standardy utrzymania dróg. Pamiętam rok 2022, kiedy w mieście zmieniły się standardy utrzymania ulic i były narzekania. Jak jest teraz z tymi standardami? Bo wtedy wszystko na papierze było idealnie, tylko w rzeczywistości e, i w odbiorze tak do końca nie było. To najpierw odpowiem na pierwsze pytanie. Standardy się zmieniły tylko i wyłącznie dlatego, że był e, bardzo duży problem z dostępnością soli drogowej. E, w tamtym sezonie potrzebowaliśmy 4000 ton, żeby utrzymać poprzednie standardy utrzymania, które, zgodnie z którymi posypywaliśmy całą długość jezdni na całej szerokości. Mówimy o standardzie 1, 2 i 3. W momencie, kiedy mieliśmy 1200 ton soli w magazynie i dostawa, którą mieliśmy zapewnioną, to było niecałe 300 ton, czyli razem około 1500 ton, zero możliwości zakupu, bo po prostu tej soli nie było. Wszystkie przetargi, które zarządcy ogłaszali do końca grudnia tego sezonu 2022. Po prostu były unieważniane ze względu na to, że generalnie nie było w ogóle żadnych ofert. Nikt nie miał soli. W związku z tym, że zarząd dróg jest jednostką samorządową, obowiązują zamówienia publiczne. Chciałbym przypomnieć, że zamówienie publiczne na taką ilość soli to jest minimum miesiąc czasu od ogłoszenia przetargu, do rozstrzygnięcia przetargu jeszcze później trzeba podpisać umowę jeszcze później dostawca musi dostarczyć czyli mija mniej więcej 6 tygodni to jest troszeczkę długo więc wtedy były standardy zmienione na posypywanie tylko miejsc niebezpiecznych górek podjazdów i skrzyżowań teraz od poprzedniego sezonu e, zarząd dróg zaopatrzył się w wytwornice solanki Posypu, po, po, polewamy solanką jezdnie i standardy wróciły do poprzedniego stanu, a wręcz w tej chwili nowe ulice doszły do, do tego wyższego standardu numer 2 i 3, bo przecież mamy otwartą trasę wschodnią. To ta, ta, ta cała trasa wschodnia jest w tym y, standardzie numer 2, także jest, lepiej będzie utrzymywana niż do, 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 te, do tego czasu. Co mówią prognozy, jaka będzie ta zima? Prognozy to się sprawdzają, tak według naszej. Naszego doświadczenia, to tak 36 godzin, to tak z prawdopodobieństwem 70, może trochę może przesadziłem procent. Długoterminowe prognozy to tak się zmieniają różnie. To będzie zima, to będą pierwsze opady, to miały być mrozy. Teraz idzie ocieplenie, nie wiemy na, tak naprawdę, jaka będzie zima. Zobaczymy, co aura, co aura nam pokaże. Przygotowani jesteśmy, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze. Jedno, że my tylko likwidujemy skutki aury zimowe. Nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać, a wiele tych telefonów, co pan redaktor powiedział z tymi wulgaryzmami, to ci ludzie uważają, że my jesteśmy w stanie przeciwdziałać, czyli zareagować, zanim spadnie śnieg i że jego już nie będzie. No niestety, do tego jeszcze dochodzi to w jakiej porze te opady śniegu, czy ta sytuacja następuje, bo jeżeli to następuje w nocy, to my do rana jesteśmy w stanie tak naprawdę uszorstnić tą nawierzchnię, przynajmniej dwójkę i drugi i trzeci standard. W momencie, kiedy to w środku dnia następuje i ludzie wychodzą, wychodzą z pracy i następuje gwałtowny opad śniegu, jest bardzo duży ruch, Komunikacyjny na ulicach, no to trzeba mieć na uwadze, że te nasze sprzęty zimowego utrzymania stoją w tych samych korkach, co wszyscy ci, którzy wyjechali, właśnie. Musimy bardzo szybko kończyć, więc króciutko Sikorskiego. Sześć mieszkańcy pytają o żywopłot, kiedy wróci. Posadzimy go yy, chyba jeszcze w tym miesiącu. Okej. Okay. Kończymy, proszę Państwa. Czas biegnie nieubłagalnie. Pan Tomasz Drejer, dyrektor zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. I szorstkich nawierzchni kierowcom tej zimy życzymy w Suwałkach i w ogóle wszystkim. Dziękuję za uwagę, Artur Parafinowicz. Rady 5. Do usłyszenia.